Wybory zbliżają się wielkimi krokami. Kampanie wyborcze szykują się do gwałtownego startu, a festiwal obietnic wyborczych trwa w najlepsze. Wielu wyborców, i to zarówno tych, którzy już mają swojego faworyta, jak i tych niezdecydowanych, zastanawia się, kto tym razem ma szansę wygrać. Nie dowiemy się, póki nie zostaną podliczone głosy, jednak już teraz można wskazać na bardzo interesującą zależność. Wybory odbywają się co kilka lat i wzbudzają rzecz jasna ogromne zainteresowanie. Politycy żyją od wyborów do wyborów i tylko od skuteczności ich kampanii zależy, czy utrzymają się na stanowisku. Z kolei zwykli obywatele, w znacznej mierze tak naprawdę nie orientują się we wszystkich stronach życia politycznego, gospodarczego oraz w konkretnych stronnictwach, partiach i personach. Postawienie krzyżyka przy nazwisku na kartach wyborczych często jest wynikiem bardzo prostej oceny, zawartości portfela lub skojarzeń medialnych. Jednakże połowa Polaków po prostu nie chodzi głosować, z różnych względów. Rolą polityków jest, by przekonać na oddanie głosu tą część niezaangażowanych, a także przedstawić na tyle racjonalną wizję kraju, by odebrać głosy swoim przeciwnikom. To, w jaki sposób to zrobić, jest od wieków największym problemem polityki. Przełomem w dziejach stał się niestety moment, gdy politycy zorientowali się, że można przekupić społeczeństwo ich własnymi pieniędzmi. Czy to droga do wygrania wyborów? Wybory a wyborcy jest smutnym faktem, że coraz mniejsza część polskiego społeczeństwa czynnie angażuje się w życie polityczne. Być może jest to spowodowane odczuciem, że niezależnie od dokonanych wyborów nic się nie zmienia. Głosuje z kolei ta część, która zaufała obietnicom wyborczym, lub odczuła pozytywnie, że ma możliwość stania się coraz bogatszą. Pieniądze są tu kluczem. Warunkiem dobrobytu jest posiadanie środków, aby spełniać swoje potrzeby. W kontekście wygranych wyborów przez PiS, można sobie zadać pytanie, dlaczego ludzie głosują na partię, która proponuje program rozdawniczy, a więc nie tworzy miejsc pracy, a jedynie dystrybuuje już zebrane podatki. Jest to jedynie iluzja dobrobytu, bo ilość dóbr na rynku pozostaje taka sama, jednak część podatków jest po prostu zwracana ludziom. Zdaniem ekspertów to ślepa uliczka. I o ile programy rozdawnicze mogą okazać się korzystne, to jedynie na krótką metę. Takie programy wprowadzane na stałe zwiastują nieuchronny krach ekonomiczny. Wyjściem nie jest oddanie ludziom ich własnych pieniędzy, ale nie ograniczanie im możliwości pracy i zarabiania. Tylko wtedy będą mogły powstawać nowe dobra, a ludzie bogacąc się będą napędzać gospodarkę i budować dobrobyt całego narodu. Jednakże w dzisiejszych czasach, gdy ludzie nie ufają rządowi, który obiecuje im mętę,
drastyczne zmniejszenie podatków i kosztów pracy, umożliwiające jakieś zyski w przyszłości, każdy woli widzieć materialne pieniądze we własnym portfelu. W chwili obecnej jest to niemal pewny sposób na wygraną,